Witam serdecznie wszystkich spod znaku wodnika. Dzisiaj postawimy dla Was karty Tarota na ten nadchodzący rok, kochani, 2024. Zapytamy tutaj o sprawy zawodowe, zapytamy o kwestie finansowe, o Wasze uczucia, o to, co, no właśnie, czy może coś się pojawi w tej sferze miłosnej dla Was, a także jaka będzie Wasza energia, czy tutaj karty jeszcze chcą Wam coś przekazać, więc zostańcie do końca, żeby się dowiedzieć, co ten rok 2024 przyniesie. Zaczniemy rozkład dla Was, wodniki, od postawienia karty, która będzie tak naprawdę no tutaj dominującym wpływem w tym nadchodzącym roku, więc zobaczymy, co tutaj karty chcą powiedzieć. Mamy koło fortuny. Koło fortuny oznacza, że będzie tutaj dość mocny wpływ wasz tak naprawdę. To będzie wasz bardzo mocny wpływ w tym nadchodzącym roku, gdyż najwyraźniej w nim, w jego trakcie będziecie robić rzeczy, które będą miały bardzo duże znaczenie na przyszłość, będą miały bardzo duże znaczenie na resztę, no może, no możliwe, że i na całą resztę waszego życia, więc może będą tutaj ważne podjęte decyzje, może będą rzeczy, które zostaną na dłużej, więc najwyraźniej ten nadchodzący rok będzie przynosił wiele znaczących, istotnych zmian w wasze życie. No, zobaczymy, do czego to będzie się odnosiło podczas naszych tu rozkładów, ale jeszcze zanim postawię karty na wpływy nadchodzące kwartały tego roku, na te części tego roku, chciałbym zasugerować, że jeżeli macie pytania do kart Tarota, jeżeli chcielibyście, żeby ktoś postawił wam rozkład na nadchodzący rok, albo skontaktować się telefonicznie ze mną, to proszę tutaj odwiedzić moją stronę internetową kosmatarot.com. Link jest pod filmikiem, tak jak zawsze, więc zapraszam do kontaktu, ale teraz przejdźmy już do położenia tych kart właśnie na te nadchodzące takie cztery części roku, czyli tak naprawdę mamy okres zimowy, wiosenny, letni i jesienny, no bo pamiętajmy, że chociaż za oknem już taka troszkę zima, to jednak jeszcze teoretycznie mamy cały czas jesień teraz, ale zobaczmy, co tu karty mówią. I mamy, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał, mamy umiarkowanie, później mamy sąd, mamy także arcykapłankę i na koniec roku jest cesarzowa, więc faktycznie ja już trochę tutaj widzę, że będą takie naprawdę istotne momenty w waszym życiu, wodniki, w tym nadchodzącym roku, chociaż najwyraźniej początek, tak, te pierwsze trzy miesiące będą dość spokojne. Karta umiarkowania wskazuje na to, że no, umiarkowanie, tak, czyli tutaj nie będzie jakichś szaleństw, tutaj nie będzie jakichś wydarzeń, które by miały jakoś naprawdę no, negatywnie, ale też i tak strasznie pozytywnie wpłynąć na wasze życie, więc wszystko będzie takie troszkę, no właśnie, umiarkowane, będzie troszkę spokojniejsze, co w sumie nie jest aż takim złym wpływem, tak? No jak wiemy, że tutaj nic złego się nie pojawi, to wcale nam też nie przeszkadza w podejmowaniu własnych decyzji i jakichś aktywności, jakichś inicjatyw. Pamiętajmy, że to nie jest wyrocznia, że tutaj nic się nie może zmienić, to jest przedstawienie wpływów, które będą w tym nadchodzącym roku. I ja zawsze traktuję umiarkowanie jako pozytywną kartę, jako kartę, która przynosi najmniej sugeruje, że jeżeli coś tam niepokojącego miałoby się dziać, to nie będzie to nic naprawdę złego, ale też będziemy mogli przecież w tym czasie, wiedząc, że nic złego się nie będzie działo, możemy podjąć nasze działania i właśnie przeprowadzać nasze plany, które mamy. Jeżeli chodzi o okres wiosenny, mamy kartę sądu i karta sądu wskazuje na to, że pewne rzeczy będą się tutaj kończyć i pewne rzeczy będą się możliwe też, że zaczynać. To jest takie, że jest taka pewna kulminacja jakiegoś czasu w waszym życiu, wodniki, będzie w tym okresie wiosennym i właśnie to też pozwoli wam może wejść na wyższy etap, może właśnie pozwoli wam podjąć jakieś działania, uczynić coś, co będzie miało naprawdę duże znaczenie dla was w przyszłości. I tak jest całkiem możliwe, gdyż potem naturalnie
Widzę, mamy arcykapłankę w okresie letnim. Tutaj arcykapłanka czasami mówi, znaczy bardzo często mówi o tym, że pewne rzeczy zostaną nam objawione, że dowiemy się o jakichś rzeczach, których wcześniej nie wiedzieliśmy. I tak też tutaj będzie, tylko to nie będzie pewnie oznaka tego, że jakaś tajemnica wyjdzie na jaw. Jest pewna szansa na to, zobaczymy jak tutaj rozkłady się potoczą, ale tu w takim szerszym kontekście, bo to jest dość szeroki kontekst, w tym wypadku ta karta mówi o tym, że pewne rzeczy dla nas staną się jasne, czyli w tym wypadku dla was, wodniki, tak? Wy będziecie już teraz widzieli szerszy obraz, będziecie wiedzieli, jak pewne rzeczy funkcjonują i może dokąd zmierzacie wy. Może w końcu rozjaśni wam się też, jakie są wasze naprawdę cele, jakie są wasze oczekiwania od pewnych spraw w życiu. Więc karta arcykapłanki daje, tak ściąga te takie klapki z oczu, daje nam, pozwala nam widzieć wszystko lepiej, widzieć wszystko jaśniej, i też dzięki temu podejmować sensowniejsze decyzje oczywiście. I na koniec roku, czyli to już ten taki okres od, jak mamy tam październik, listopad, grudzień, tak, jest karta cesarzowej i to wskazuje na to, że w tym okresie będziecie, wodniki, już dokładali starań do tworzenia czegoś stałego, tworzenia czegoś, co będzie faktycznie miało wzrastać w przyszłości i tutaj to się łączy z tym bardzo mocno, z tym kołem fortuny, że może początek tego będzie w tym okresie, tak, ale taki już naprawdę włożona praca w ten wzrost, dołożenie starań, może na określenie już takich naprawdę konkretnych planów będzie wtedy. Więc teraz przejdźmy do głównego rozkładu. Już, znaczy no w sumie tak naprawdę to będą trzy pomniejsze rozkłady, a to jest wszystko jeden główny rozkład, ale przejdźmy do rozkładu na temat waszego życia zawodowego, finansowego. Wiem, że wiele osób na to czeka w tych niepewnych czasach. Wy możecie teraz w tym momencie, jeżeli się spodobają wam te rozkłady, a może po prostu rozjaśnią, bo ja tutaj niestety nie jestem gwarantem tego, że wszystko będzie pozytywnie, ale może dajcie lajka, zasubskrybujcie, możecie też skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi. Ja bardzo lubię czytać wasze komentarze, odpowiadać na nie. To daje mi dużo wglądu w to, co tutaj robię. Ale patrzmy już tutaj, co się dzieje. I pomimo tego, że mamy umiarkowanie, tu ja już tu widzę dziesiątkę pucharów, widzę króla denarów, widzę kartę głupca. Karta głupca taka tutaj ciekawa będzie, ale zobaczymy. Mamy gierka pucharów, mamy króla mieczy, mamy ósemkę mieczy. Przechodząc dalej, już w ten okres letni jest czwórka denarów i siódemka denarów, fajnie. A karta królowej buław, też super. Ja tu muszę troszkę poprzestawiać, żeby miejsce sobie zrobić, żeby tutaj te karty się nie ściaśniały. Ale mamy też siódemkę buław, królową pucharów na koniec roku i mamy też arcykapłana. Okej, bardzo ważne, bardzo fajne stwierdzenie. Znaczy fajne, no miejmy nadzieję, ale tak się wydaje. Początek roku, tak, pomimo tego, że mamy tutaj to umiarkowanie, co w tym wypadku właśnie oznacza ten taki wpływ, że no nic złego się nie pojawi. Tu nic takiego naprawdę niebezpiecznego, żadna jakaś wielka przeszkoda. Czyli no jeżeli, wodniki, martwicie się, jak będzie ten początek roku, czy może przedłużą wam umowę, czy tutaj nie będą jakieś dziwne koszty, tak? Bo to jest także rozkład finansowy, to nie są tylko kwestie zawodowe, ale to widzę, że tu nic takiego nie będzie. Wręcz będzie tutaj karta dziesiątki pucharów, mówi o tym, że będzie pewien taki wielopoziomowy sukces. Czyli właśnie, jeżeli martwiliście się czymś, no to zmartwienie odejdzie. To może też świadczyć o tym, że będzie też troszkę to lepszy czas pod względem finansowym, czyli może się pojawić coś z zewnątrz. Dziesiątka pucharów często mówi nie tylko o tym, że nam się coś udaje, ale także, że okoliczności są sprzyjające i to wpływa na nas dobrze i wtedy to może też oznaczać, że coś z zewnątrz po prostu pozytywnego przyjdzie, jakaś okazja, jakaś oferta, jakaś możliwość poprawienia tego stanu waszego, w tym wypadku finansowego,
może też zawodowego. I widzę, że to troszkę będzie wchodziło w wasz plan. Czy może nie troszkę, będzie wchodziło w wasz plan. Ja trochę za często mówię trochę. Ale mamy króla denarów, który mówi o tym, że jeżeli macie jakąś wizję na ten początek roku, na coś liczycie i na to do tego zmierzacie, przygotowujecie się do pewnego stopnia, to z początkiem roku właśnie to się powiedzie. Czyli to nie jest takie coś, na co po prostu liczycie, że los wam rzuci. To jest coś, do czego faktycznie się przygotowujecie, do czego już dołożyliście jakichś starań, żeby na początku roku miało miejsce. Więc tutaj, pomimo tego umiarkowania, które mówię, ona nie jest złą kartą w żaden sposób, to świadczy o tym, że na przykład jeżeli szukacie pracy, żeby z początkiem roku może zacząć ją, tak? No bo wiadomo, bo jak się szuka pracy, to chce się ją znaleźć jak najszybciej, to wydaje się, że faktycznie będzie miało to miejsce. Będzie tutaj no, ten plan zrealizowany. Czyli uda wam się właśnie ten plan zrealizować. I tutaj ja bym widział to w taki sposób, bo mamy i tą dziesiątkę pucharów, mamy tego króla denarów, ale mamy także kartę głupca. Więc tak naprawdę ten, i tutaj to współgra z tym umiarkowaniem, tak naprawdę ten sam otwarcie roku będzie pozytywne bardzo. Będzie właśnie ten plan, uda się zrealizować. Ale potem widzę ten kolejny czas, po tym jednym takim no, dość znaczącym mimo wszystko sukcesie będzie już takie troszkę spowolnienie. Już widzę, że tak może troszkę weźmiecie sobie troszkę na luz, tak jak to się mówi, i nie będziecie aż tak starać się tutaj jakieś rzeczy forsować. I w tym nie ma nic specjalnie złego, tylko najważniejsze jest to, jak mamy właśnie kartę głupca, żeby no, w tym takim luźnym podejściu do spraw tych finansowych czy też zawodowych tutaj, w tym takim powiedzmy urlopie, który sobie zrobimy od myślenia i martwienia się tym wszystkim, no nie zagalopować się. Z reguły radzę tutaj faktycznie jakoś się nie martwić za bardzo nie rozpaczać nad pewnymi rzeczami, i tutaj nie rysować czarnych scenariuszy, ale też trzeba czasami wiedzieć, kiedy jednak te odpowiedzialności wziąć na siebie, więc tu jest tylko taka rada, żeby się nie zagalopować. Jeżeli chodzi o okres wiosenny, to faktycznie tutaj mamy kartę sądu, czyli coś, będzie pewna taka kulminacja, będzie pewne takie przełamanie sytuacji, która już jest, która się zbierała. I mamy króla mieczy i mamy ósemkę mieczy. I to wskazuje na to, że będziecie faktycznie jakaś taka sprawa, która wam ciąży, nie wiecie, w którą stronę ona pójdzie, czy ona się rozwinie w tą stronę, czy ona pójdzie w tą. I tutaj się nie umartwicie, może nie macie nad nią pełni sprawczości w tym momencie, tak? Jest to troszkę puszczone tak obok was i musicie się liczyć z tym, co może inne osoby twierdzą, albo co jakiś system, jak system funkcjonuje, może właśnie pytacie o jakieś sprawy urzędowe dotyczące własnej działalności gospodarczej, czy możecie zrobić tak, czy tak, jak to rozliczać, czy tak, bo to no, na ten czas przychodzi na przykład płacenie podatków za poprzedni rok. No, ja nie mówię, że w tym wypadku będziecie się akurat tym martwić, ale no, może tak być. To widzę właśnie, że to będzie się zbierało i w tym okresie wiosennym będzie dochodziło do takiej kulminacji tego, ale wyjdziecie z tego obronną ręką, wyjdziecie z tego z takim optymistycznym poczuciem, tak? Giermek Pucharów mówi, że coś dobrego zostanie, coś dobrego los wam przyniesie, ale to też będzie wynikało z waszych starań, więc no, jeżeli na przykład tutaj tym sukcesem nie było szukanie, znalezienie nowej pracy, a jednak wiecie, że jest ten czas, że musicie zmienić albo chcecie zmienić, powinniście, to może być właśnie to. To może oznaczać, że martwiliście się tym, czy na przykład dostaniecie awans, czy tutaj wasze jakieś oczekiwania w pracy zostaną spełnione, czy faktycznie no, pora jest zmienić coś i tak myśleliście, że jednak pora właśnie tutaj poszukać jakiegoś nowego zajęcia, może w jakiejś nowej branży i tu się tym martwiliście, czy to się w ogóle powiedzie. To tutaj ten Giermek Pucharów mówi, że tak. I ten moment, taki moment takiej realizacji tego, że coś się udało, tak, że tutaj ten
sukces przyszedł mimo wszystko, to będzie ten moment taki kluczowy, takiego zmienienia waszego patrzenia na to, jak wygląda ta sytuacja wasza i jak będzie wyglądała ta wasza sytuacja. Więc tutaj jest ten sąd i tutaj też się rozpoczyna już to koło fortuny. Takie ruszone zostanie w ruch to wszystko, żeby coś odmienić w tej sprawie właśnie zawodowej, finansowej. I widzę, że tutaj już na okres letni, czyli jak tutaj się coś uda, teraz będziecie w okresie letnim z tego korzystać. Może tu jakichś wielkich zmian jeszcze strasznie widocznych nie będzie pod względem może finansowym, ale to też czwórka denarów, mówi o tym, że tutaj będzie spokój, tu nie będzie też żadnych niebezpieczeństw. Tak jak mówiłem, przy umiarkowaniu nie ma żadnych tutaj spraw, które by wam zamieszały w waszych planach finansowych. Tutaj będziecie mogli skupić się na tym, co chcecie osiągnąć, na tym, jaki jest wasz plan na siebie i na wasze finanse. Czyli tu był mały przełom, tak? Znaczy nie mały, duży przełom, a tutaj będziecie realizować już właśnie to, co po tym przełomie przyjdzie i będziecie mogli rozwijać się, będziecie mogli patrzeć w przyszłość. Królowa Buła w połączeniu tutaj właśnie z arcykapłanką mówi, że to będzie takie jasne, będziecie wiedzieć dokładnie, co robić, a to jest bardzo rzadkie w obecnym świecie. Ta jasność jest naprawdę nieczęsta, a tutaj będziecie wiedzieć właśnie, w którą stronę iść, co trzeba zrobić, żeby pewne rzeczy osiągnąć, tylko teraz trzeba będzie zacząć je robić. Więc tutaj zaczniecie robić już te pierwsze podwaliny pod to i w okresie zimowym to już pójdzie do większym tempie. Królowa Pucharów mówi o tym, że będziecie jak najbardziej kreatywne rozwiązania znajdywać do tego, co chcecie osiągnąć. Siódemka Buła wskazuje na to, że no, jeżeli na waszej drodze, w tym do czego będziecie dążyć, a będziecie tutaj widzę dążyć do właśnie takiego ustanowienia lepszej sytuacji dla siebie, czegoś, co w przyszłości będzie wam pomagało, tak? Więc może właśnie ugruntowania swojej sytuacji w obecnej branży, w której pracujecie, w obecnej firmie, aż i w tej obecnej, w której będziecie wtedy, tak? Może to być obecna nadal, która jest teraz, a to jest po prostu rozwój w ramach tej firmy, ale w tym wypadku te przeszkody, które będą się pojawiały na drodze, bez problemu się ich, no może nie aż bez takiego problemu, ale poradzicie sobie z nimi i będziecie już mieli taki ugruntowany tutaj fundament, żeby sięgać dalej. I widzę, arcykapłan mówi tutaj o bardzo ważnej sytuacji, takiej, która już tak troszkę to, znaczy nie troszkę, po prostu przypieczętuje. On przypieczętuje ta sytuację, to, że już wiecie, że jest dobrze, że już wiecie, że tak macie działać wodniki, żeby było jeszcze lepiej. Więc to koło fortuny już będzie na konkretnym obrocie tutaj w tym momencie i będziecie już dalej, już tak bardziej jasno, ta Królowa Pucharów mówiła, że będziecie bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość pod względem finansów, więc i zawodowej swojej przyszłości, więc ten 2024 rok jest rokiem dużej zmiany, w której już jasny będzie dla was kurs waszej, no, tej drogi, no, materialnej, nazwijmy to tak, bo kwestie finansowe i zawodowe to są sprawy materialne, pozwalają nam funkcjonować, rozwijać się także, jeżeli to jest coś, co jest ważnym elementem życia dla was, nie tylko żeby zarabiać pieniądze, ale także się rozwijać, więc ten rok będzie miał bardzo duże znaczenie w tej materii. Przejdźmy do spraw uczuciowych, przejdźmy do spraw związanych z miłością dla was, moje drogie wodniki. I tu mamy siódemkę pucharów, mamy magika, mamy śmierć, bardzo fajnie, to bardzo dobrze znaczy. Mamy ósemkę pucharów, dziesiątka denarów, jest też czwórka pucharów, czyli taki ten wiosenny okres będzie już taki spokojniejszy. Trójka
denarów, siódemka buław, królowa denarów, dużo denarów, czyli widzę, że wy dużo będziecie ugruntowywać spraw w tym roku. Mamy szóstkę buław, pustelnika i trójkę buław, więc ja widzę tutaj dwa takie okresy, dwa takie momenty, w którym jeżeli jesteście osobą, która poszukuje bliższej relacji, tak, to widzę, że te momenty przypadają na początek roku i na koniec roku. Jeżeli chcecie, żeby wpływy te świata, te okoliczności, środowiska były na was bardziej oddziałujące, to w tym momencie tak właśnie lepiej, w tych dwóch momentach można liczyć na tą przychylność losu w poszukiwaniu, szczególnie początek roku. Jeżeli chcecie kogoś znaleźć, jeżeli jesteście no, singlami i po prostu szukacie miłości, to początek roku jest do tego idealny. I widzę tutaj w tym wypadku umiarkowanie, mówi, że to będzie taki spokojniejszy proces, nie będzie to tak, że ktoś przyjedzie i was od razu złapie i powiezie na tym białym koniu, ale to też pozwoli wam bardziej stworzyć tą relację, którą nawiążecie na początku roku, jako taką no, ustanowioną, taką, która będzie... No, na pewno będziecie mieli poczucie, że to jest coś, na czym można budować, to jest coś, co można rozwijać, to nie jest tylko romans, tak? Czyli to chciałem przekazać, że to nie jest tylko, będziecie mieli od razu poczucie, że ta znajomość to nie jest tylko taka jednorazowa sytuacja, coś, co się po miesiącu rozpadnie i zupełnie nie będzie miało przyszłości. Ale tutaj mamy siódemkę pucharów, mamy maga, więc w tym okresie jest czas działania. Wy musicie tutaj podjąć konkretne działania, wy musicie wyjść z inicjatywą i to doprowadzi do zmian. Więc to tak naprawdę, dlaczego to mówiłem o tym, że ten okres jest sprzyjający? No bo właśnie, jeżeli podejmiecie te działania, podejmiecie te starania, to znajdziecie taką osobę. Dla osób, które są już w związku, to znaczy, że to jest też czas, w którym możecie postarać się na przykład wejść na wyższy etap w związku. Jeżeli no, nie mieszkacie jeszcze razem, to może ten czas jest, żeby tutaj zaplanować to, albo nawet przeprowadzić, zamieszkać razem, wprowadzić się do siebie, albo no, pchnąć to dalej, tą relację. Dla osób, na które są już w takim już no, wieloletnim stażu w związku, to tutaj jest taki czas, żeby zaplanować coś innego niż na co dzień robicie, zaplanować coś, co by mogło troszkę odświeżyć waszą relację, wnieść taki nowy powiew, bo odświeżyć to brzmi, że jest źle i trzeba przewietrzyć. Nie, to po prostu zawsze może być coś nowego, zawsze może warto spróbować coś rozwinąć. I to jest ten czas dla was. Jeżeli chodzi o okres wiosenny, to tutaj trzeba będzie się już skupić na rozwijaniu relacji, rozwijaniu tego, wdrażaniu tego planu. Dla osób, które są w związku i na przykład mają no, rodzinę, już założyli rodzinę albo zakładają rodzinę, to jest też dobry czas na to, okres wiosenny. Tutaj trzeba będzie się skupić, może też pomóc partnerowi, partnerce w jakichś sprawach rodzinnych, bo tak ósemka pucharów, jak i czwórka pucharów wskazuje na to, że no, będzie to taki czas, kiedy trzeba te pewne sprawy poukładać. I dla osób, które rozpoczęły tę nową relację, to jest czas wzrostu. To jest czas, w którym faktycznie już poukładacie tę początkową relację w taki sposób, że wiecie, że już jesteście parą. Dla osób, które są na początku swojej drogi, powiedzmy, że będą już tak po, nie wiem, rocznym związku, to tutaj już będziecie układać takie fundamenty, tę kostkę brukową pod wasze wspólne życie. Nie mówię, że tutaj będzie decyzja jakaś poważna, straszna, chociaż może na to wskazywać właśnie ta karta sądu i chęć założenia rodziny, więc może będzie tutaj ktoś na kolano przykucał, żeby ten pierścionek dać. Ale jest to ten czas, żeby poukładać te sprawy sercowe i no, ten plan także rozrysować na przyszłość. Tak? Przejść na ten wyższy etap i raczej przechodząc już na ten wyższy etap, no
ustawić to tak, żeby to działało. Jeżeli chodzi o okres letni, to jeżeli jeszcze będziecie siglami, nie stwierdziliście, że na przykład na początku roku chcecie kogoś szukać, to tutaj raczej ta będzie szansa kogoś poznać, ale tutaj będzie raczej to relacja właśnie krótkotrwała. Czyli jeżeli ktoś liczy, może to jest wasz cel, jeżeli ktoś liczy na romans letni, tak, tutaj na wakacjach coś takiego, to to jest ten moment rozpoczęcia czegoś nowego, ale też królowa denarów trochę razem z tutaj z siódemką buław wskazuje na to, że to już tak początkowo będzie wiadomo, że to raczej nie będzie miało przyszłości wielkiej. Wy będziecie to wiedzieć już już w trakcie nawiązywania tej relacji. Arcykapłanka mówi o tym właśnie, że będzie to jasne, będzie dużo jasności, będziecie widzieć sprawy tak, jak są. Dla osób, które są w związku, to jest też okres taki spokojny, wygładzenia pewnych, jeżeli są jakieś konflikty, to tu się pogodzicie z tą osobą, z którą bliską jesteście. Jeżeli się pojawią jakieś problemy między wami, że może właśnie partner, partnerka będą w jakiejś takiej troszkę trudniejszej sytuacji, to tutaj uda się to wygładzić. Widzę też jakiś nowy projekt. Ta trójka denarów mówi o jakimś nowym wspólnym przedsięwzięciu, ale raczej z tych drobniejszych takich. To nie jest raczej planowanie ślubu, czy też go przeprowadzanie, a raczej coś takiego z mniejszego kalibru. Za to właśnie koniec roku sprzyja już też dla osób, które zaczynają, właśnie chciałyby zacząć jakąś relację, to wtedy na tą zimę, na ten jesień, w sumie jesień nadal, tak jak już mówiłem na początku, to nadal jest jesień, zima się dopiero zacznie na sam koniec, ale to jest ten czas, kiedy można też kogoś poznać kogoś wartościowego. Mamy trójkę buław, szóstka buław mówi o sukcesie, trójka buław mówi o czymś nowym, pustelnik o tym, że no tutaj faktycznie trzeba będzie troszkę poszukać, a za to cesarzowa będzie sugerowała, że to będzie na dłużej. Ale dla osób, które są już w związku, to po prostu mówi o sukcesie, tak, w waszej relacji, w przyszłości waszej relacji, w robieniu czegoś na dalszy plan, na dalszą przyszłość. Czyli no, tutaj też może chodzić o kolejny etap, jeżeli to jest dla bardzo wybranych tylko osób, jeżeli staracie się o dziecko, to jest czas, kiedy może dojść do tego, żeby ktoś zaszedł w ciążę, albo żeby to dziecko się pojawiło. Więc tutaj będzie już takie spijanie śmietanki i patrzenie bardzo optymistycznie w przyszłość. Jeżeli jesteście, załóżmy, na początku roku, będziecie właśnie na początku swojej drogi, czyli już będziecie mieli prawie że rok za sobą w tym okresie jesiennym, to już wiecie, że to jest to. Będzie to poczucie, że to jest dobra decyzja, że byliście razem, że zaczęliście być razem i też ta jasność tego przeniesie się właśnie na ten koniec roku, kiedy już będziecie naprawdę poważne plany czynić na przyszłość waszego związku. Tak? No i tutaj jeszcze to koło fortuny raz jeszcze wyciągnę, że to będzie miało znaczenie na długie lata, na długi czas w przyszłości. Więc ten okres przyszłego roku daje jasność, jeżeli chodzi o to, co będziecie działo w waszym życiu zawodowym i finansowym, ale daje też dużą możliwość wodniki na to, żeby rozpocząć tutaj jakąś naprawdę trwałą relację, znaleźć tą osobę, z którą już tak na naprawdę lata będziecie do tego przysłowiowego końca, chociaż ja troszkę nie lubię tego określenia, bo to jest takie troszkę upiorne. W moim odczuciu jest troszkę upiorne mówić, że to jest to relacja do końca, bo to tak sugeruje ten koniec, ale miejmy nadzieję, że wy rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o sprawy, które karty chcą wam przekazać, o jakąś energię, o to, jakie przedsięwzięcia tu podchodzić, czy relacje z waszymi bliskimi. Tu postawimy te karty i mamy dwójkę buław, mamy giermka mieczy i mamy ósemkę denarów. Okej. Tutaj jest rycerz denarów, mamy też maga w
fajnie. Mamy pustelnika. Jest karta sprawiedliwości, czwórka buław, karta śmierci. To akurat fajnie, nie martwcie się. Ósemka buław, rydwan i dziewiątka mieczy. Okej, okay, już tutaj się to klaruje. Jeżeli chodzi o początek roku, to umiarkowanie tak wskazuje na te rzeczy, że nie będą one miały aż takiego mocnego przełożenia, ale karta giermka mieczy i dwójki buław wskazuje, że będziecie podejmowali jakieś nowe przedsięwzięcie, które, no i jeszcze tutaj dziewiątka denarów, ósemka denarów, przepraszam, mówi o tym, że będziecie podejmowali takie nowe przedsięwzięcie, które nie macie doświadczenia. No wiadomo, początek roku jest rokiem, jest tym czasem, kiedy robimy te różne postanowienia noworoczne. W większości wypadków one długotrwało nie utrzymują. I tutaj też będzie takie ryzyko, że to nie będzie coś, co będzie na dłuższy czas dla was. Tak, karty próbują was tym też umiarkowaniem ostrzec, żeby nie robić pewnych rzeczy za bardzo na hura. Jeżeli chcecie zacząć, powiedzmy, biegać od początku roku, chociaż nie wiem, czy zima jest dobrym czasem na to, ale no może chodzić na jakąś jogę, powiedzmy, to żeby to zrobić tak nie, że 5 razy w tygodniu teraz będę o 7 rano wstawać, żeby chodzić na zajęcia i będę maksymalizować to. Nie, bo szybko się zniechęcicie. Żeby zaczynać rzeczy powoli, tak, ale z głową i trwale, że regularność jest zdecydowanie ważniejsza niż ta intensywność. Więc może też nie od razu wrzucać się, jeżeli kiedyś robiliście jogę, byliście w tym dobrzy, no a teraz myślicie, no tak, ja to umiem wszystkie te koty i różne krowy i inne takie pozycje, to lepiej jednak przyjść na tą grupę taką początkującą nadal, porozciągać się, niż rzucić się na głęboką wodę. Oto to jest ta rada kart na ten początek roku, jeżeli macie te swoje postanowienia, będziecie mieli wodniki te postanowienia noworoczne. Jeżeli chodzi w okresie wiosennym, tu jest fajna rzecz. Jeżeli macie jakiś plan, jeżeli macie jakiś plan, który niekoniecznie jest związany tu jest sferą miłosną, czy sferą finansową, może chcecie na przykład się przeprowadzić do jakiegoś innego mieszkania, może chcecie podjąć jakiś kurs, może chcecie podjąć się jakiegoś hobby, jakiegoś przedsięwzięcia takiego twórczego dla was. Coś, co ma was rozwinąć. Tak? Tu jest ten mag i razem mamy kartę króla, rycerza denarów i pustelnika. To wskazuje na takie poszukiwanie rozwiązań dla no, właśnie nowej rzeczy, którą chce się zacząć, która ma potem wam przynieść jakieś korzyści. Prawdopodobnie, no jeżeli finansowe, to w dalszej przyszłości, więc może bardziej chodzi o to, żeby zacząć jakieś hobby, które będzie dla was fajne, będzie rozwojowe, albo jakiś kurs, który was czegoś nauczy, ale to nie jest z myślą, żeby to było od razu coś, co będzie można na tym potem zarabiać. To też może być coś bardziej trywialnego, może planujecie remont, tak? Planujecie remont mieszkania, remont kuchni, to okres właśnie wiosenny jest bardzo dobry do tego, żeby te takie zmiany wprowadzać, które mają poprawić wam komfort życia, ale także i samopoczucia waszego. I tu widzę, że jeżeli w tym czasie to rozpoczniecie, to faktycznie uda się i to uda się idealnie, więc to będzie dobry czas do tego. Karta maga mówi o tym, że sobie poradzicie w tych poszukiwaniach na przykład rozwiązań i w działaniu w tym kierunku. Jeżeli chodzi o okres letni, to tutaj karty mówią o
dwóch rzeczach. Pierwsze, że to będzie naprawdę przyjemny czas dla Was. Możecie liczyć, że to będzie fajny społecznie czas, czyli w kontaktach z innymi osobami, będziecie się dogadywali, będziecie dużo mieli tych kontaktów, może będzie dużo imprez jakichś takich rodzinnych, albo z bliskimi, albo po prostu ze znajomymi, może będziecie jechać gdzieś na jakieś wakacje, gdzie dużo takich okazji będzie. I to będzie fajne, jak najbardziej. Ale tym drugim etapem jest jeszcze coś. Tu mamy kartę sprawiedliwości i kartę śmierci. I to razem w połączeniu z arcykapłanką mówi o tym, że jakąś sprawę formalną rozjaśnicie. Właśnie rozjaśnicie, załatwicie. Już całkowicie ustalicie tak, jak ma być na przyszłość i to wprowadzi pewną zmianę w jakimś aspekcie waszego życia, czego ta zmiana formalna będzie dotyczyła. Nie wiem, to wiem, że to na przykład nie jest miejsce, w którym mówi się bezpośrednio o pracy i finansach, ale zmiana na przykład, jeżeli macie jakąś działalność gospodarczą czy coś takiego, to zmiana sposobu płacenia podatków, rozliczania takich rzeczy, to też jest ważna zmiana, to jest taki projekt trochę, tak, który też w tym wypadku będzie dawał wam jasność i poprawi wasz komfort funkcjonowania w tym aspekcie waszego życia na dłużej. Więc tutaj jakąś taką sprawę, którą można na przykład ewentualnie w jakimś urzędzie trzeba załatwiać, może w jakimś sądzie, może to jest związane w jakichś sprawach rodzinnych, także się da tą sprawę wyjaśnić, wygładzić i ona naprawdę poprawi wasz komfort. To samo poczucie, że już tą sprawę załatwiliście i rozwiązaliście, będzie miało to duże znaczenie. Za to na koniec roku mówi poniekąd o podobnej sytuacji, o to, że jest coś, czym będziecie się martwić. Może przez ten rok się to pojawi, może nadal się tym martwicie. Jakaś kwestia was niepokoi i w trakcie tego końca roku, tych ostatnich kilku miesięcy, waszym działaniem, waszym bezpośrednią włożoną pracą, energią, tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby sobie z tym poradzić, uda wam się zniwelować te obawy. Czyli jeżeli coś będzie was martwiło, jeżeli będziecie się na przykład martwić samochodem, powiedzmy, że nie pociągnie już dalej, tak? Albo że trzeba tutaj coś w nim zmienić, może kupić nowy albo coś takiego. Ja wiem, że to taki słaby przykład, ale to pierwsze mi przyszło do głowy. To bardzo zdecydowanym działaniem, zdecydowanie włożoną energią w rozwiązanie tego problemu, którym ten problem będzie, uda wam się doprowadzić do szczęśliwego końca i doprowadzić do tego, że już nie będziecie musieli się tym martwić w przyszłości. Więc tutaj jakaś jedna taka sytuacja się pojawi, która będzie was trapiła i karty tylko mówią o tym, jeżeli będziecie może teraz powtarzać ten film, sobie oglądać w późniejszym okresie roku, kiedy już będziecie wiedzieć, co to jest, albo może już wiecie, co to jest, a będzie dopiero za rok się działo, to trzeba będzie działać zdecydowanie, trzeba będzie działać szybko, bezpośrednio w momencie, kiedy ten problem się pojawi, trzeba będzie się na niego rzucić i go rozwiązać i jeżeli tak zrobicie, to faktycznie tak się stanie, taki będzie efekt tego, że już będziecie spokojniej patrzeć na następny rok, więc albo w ogóle na dalsze życie nawet. Pytanie, jakiej skali to będzie dla was. To jest wodniki rozkład dla was na ten nadchodzący rok 2024. Można naprawdę wiele odmienić w jego trakcie, w waszym życiu, tak w sensie uczuciowym, jak i zawodowym. Ta jasność w końcu będzie po tym roku, w tym roku się wiele rzeczy wyjaśni, że już potem będziecie spokojniejsi. Nie tylko w tych takich bezpośrednich rzeczach, ale tych takich życiowych. Więc wodniki rozkład dla was na 2024. Mam nadzieję, że będzie pomocny. Ja jestem Kosma Mykowski i mam jeszcze kolejną nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!